studiuję rolnictwo. Jestem studentem pierwszego roku rolnictwa, aktualnie studiuję drugi semestr. Jeśli chciałem studiować rolnictwo, to od razu myślałem właśnie o SGIW. Inna uczelnia nie wchodziła w ogóle w grę. Nie składałem nawet papierów nigdzie indziej. Od małego wychowuję się na wsi, mamy gospodarstwo, więc tak jakby swoją przyszłość również wiązałam, żeby przejąć jakby rodzinny interes i dlatego właśnie skłoniło mnie to do wyboru SGGW, a że jest to uczelnia o wysokim poziomie i wcześniej też od swoich znajomych wiedziałam, że znaczy byli bardzo zadowoleni, także to też mnie skłoniło do wyboru tej uczelni. Zajmuję się rolnictwem, żyję w tym temacie i wiedziałem, że chcę, żeby to był mój sposób na życie. Poza tym wszędzie w internecie, w różnych opiniach można usłyszeć, że rolnictwo na SGGW jest najlepszym rolnictwem w Polsce. Zdobywam tutaj wielkie doświadczenie, ponieważ wcześniej tak jakby się z tym wszystkim nie zaznajmiałam, ale również poznałam tutaj świetnych ludzi. Rolnictwo jakby, to są specyficzni ludzie, to jesteśmy jedną wielką rodziną. To jest to niejako taka enklawa ludzi ze wsi w Warszawie, że to akademik rolnictwa na przykład jest, myślę, jednym z bardzo niewielu miejsc w Warszawie, w którym można słyszeć disco polo 24 godziny na dobę. Na pewno nowe znajomości. Nowe doświadczenie w życiu. Na rolnictwie jest wiele bardzo ciekawych kierunków, takich jak botanika, biochemia czy chemia, albo nawet technika rolnicza. Jednak mi osobiście najbardziej przypadło do życia informatyka, ponieważ dzięki wyciągniętym informacjom podczas informatyki usprawniłem u siebie ewidencję zwierząt w gospodarstwie. Może technika rolnicza, bo jednak z maszynami oglądać w tym, dowiedzieć się więcej o ich pracy, to jest ciekawe bardzo, szczególnie dla mężczyzny, może dla kobiet trochę mniej. Patrząc z perspektywy kobiety, to myślę, że właśnie technika rolnicza, ponieważ my kobiety w gospodarstwie nie mamy na co dzień do czynienia z różnymi maszynami. Teraz w sumie możemy dowiedzieć się konkretnie, jak wszystko działa, dokładnie jak jest zbudowane. Poznaję tutaj mnóstwo nowych ludzi, wyrabiam sobie też kontakty, nawet takie, powiedziałbym, branżowe, poprzez spotkania kół naukowych rolników, gdzie są na przykład przedstawiciele różnych przedsiębiorstw z branży rolniczej, czy też podczas wyjazdów. No i mogę też poznać dużo młodych, aktywnych ludzi, którzy chcą czerpać z życia więcej, na przykład podczas działalności w samorządzie. Bardzo łatwo się dostać, bardzo trudno się utrzymać.